Dzień dobry, Dzień Tomasz. dobry. Witam w Mlecznym Podcaście razem z Agnieszką Surkąt. Dziś będziemy rozmawiać o kefirze. Bardzo miło, super. Kefir fermentacyjny, cuda w kuchni. I powiedz proszę, kefir, co to jest za napój? Jeżeli chodzi o kefir, to oczywiście jest to produkt, który powstaje na bazie mleka. Różni się od mleka tym, że zostaje poddany fermentacji. To znaczy, że do mleka dodajemy tak zwane grzybki kefirowe. To jest takie bardzo charakterystyczne dla kefiru, bo te grzybki kefirowe składają się z bakterii, które... To trochę strasznie brzmi, ja ci przerwę, ale to jest dobre, te bakterie, prawda? Tak, bardzo dobre. I co jeszcze charakterystyczne? Myślę, że warto to zaznaczyć, że kefir będzie miał taki lekko musujący, orzeźwiający smak, a to dlatego, że właśnie te bakterie mlekowe, które są w tym kefirze i które one tam pracują, będą ich produktem ubocznym będzie dwutlenek węgla. I właśnie ten dwutlenek węgla powoduje, że ten kefir ma takie delikatnie, może orzeźwiające czy tam musujące jest w smaku. A powiedz, Agnieszka, proszę, dlaczego kefir jest zdrowy? Dlaczego kefir jest zdrowy? Może też zacznę od tego, że właśnie, bo tak na początku może wszyscy się przerazili tymi bakteriami, które dodaje się do ukwaszenia tego mleka, to właśnie dzięki temu, że one tam są i one jeszcze dodatkowo wydzielają substancje antybiotyczne, to po spożyciu ich ta patologiczna mikroflora w przewodzie pokarmowym będzie niszczona, czyli widzimy, że tutaj mamy dobroczynny wpływ na przewód pokarmowy. Dodatkowo będą one regulowały apetyt, będą regulowały wydzielanie soków trawiennych, dzięki czemu to trawienie też będzie odbywało się sprawniej, a także więcej będzie składników pozyskanych dla organizmu, lepiej będą one się wchłaniały. Dodatkowo produkt taki naturalnie praktycznie jest bez laktozy, więc mogą spożywać osoby, które tej laktozy nie tolerują, ze względu na to, że właśnie bakterie będą rozkładały tą laktozę do cukrów już prostych. Myślę, że warto też tutaj, jeżeli chodzi o kefir, powiedzieć o tym, że zawierają one dużo, kefir zawiera dużo białka. A powiedz proszę jeszcze, do czego ty używasz w swojej kuchni kefir? Jeżeli chodzi o kefir, ja bardzo lubię kefir spożywać bezpośrednio taki, jaki jest prosto z buteleczki czy tam z pojemnika naturalny. Ale dodatkowo często dodaję go na przykład do ciasta naleśnikowego, można go dodać na przykład do babeczek takich z ciasta piaskowego, dzięki czemu będą one takie bardziej pulchne, wilgotne. Bardzo często dodaję go na przykład jako sos do sałatek. Agnieszko, i znowu nasz czas niestety się skończył, więc dziękuję Tobie bardzo za to kolejne nasze spotkanie. Ja tylko powiem, że nasze mleczne podcasty nagrywamy w ramach kampanii Polskie Produkty Mleczne Każdego Dnia, której to organizatorem jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Rewizyjny w Warszawie. Kampania Polskie Produkty Mleczne Każdego Dnia została sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka. Agnieszka Surkąt, Tomasz Stańkruch, dziękuję bardzo za to spotkanie i zapraszamy do słuchania kolejnego mlecznego podcastu.